Chciałabym zacząć od pytania o twój teledysk do utworu Nostalgia. Jest świetny. Powiedz proszę, jak czułaś się wracając do rodzinnego miasta i wspomnień z dzieciństwa? Bardzo dobrze bawiłam się, tworząc teledysk Nostalgia, ponieważ mam wiele wspaniałych wspomnień z czasów, kiedy dorastałam. Generalnie rzecz biorąc, jestem bardzo nostalgiczną osobą, więc pomyślałam, że fajnie będzie w końcu nakręcić klip, pojechawszy do miejsc, wokół których mam tyle prawdziwych wspomnień. Było super, podobało mi się. Czy to może nie dlatego, że w sierpniu kończysz 30 lat? Jak się z tym czujesz? Masz poczucie, że nadchodzi nowa energia? Czujesz nadchodzący powiew świeżości? A może jesteś przerażona? Myślę, że od zawsze bałam się dojrzewania. Tak samo było, gdy miałam 19 lat. Bałam się ukończenia 20, bo wydawało mi się, że moje życie się skończy. To zabawne, bo na początku 20 zastanawiałam się, co się wydarzy i gdzie skończę. A teraz, pod koniec trzeciej dekady życia, powinnam powiedzieć: cholera, nie jestem gotowa, by stać się dorosłą. Ale szczerze, to nie sądzę, by to było coś, co odczuwam teraz. Raczej zawsze tak się czułam, na każdym etapie swojego życia. Zawsze boję się tego, co przyniesie życie. A co możesz powiedzieć o swojej nowej muzyce, o nowej płycie? Cóż, jest już ukończona. Oczywiście nie mogę powiedzieć za dużo, bo tytuł nie został jeszcze ujawniony. Wkrótce pojawi się więcej informacji na ten temat. Myślę, że jedyną rzeczą, o której mogę powiedzieć, to, że pracowałam nad tą płytą przez 4,5 roku. W trakcie tego czasu wydarzyło się Linon. Moja pierwsza płyta była bardzo indie, a po Linon przyszedł czas wielkiego popu i światowego sukcesu. Odnajdywanie siebie w całym tym szaleństwie, ale i zmierzanie w tym nowym kierunku. To zajęło mi chwilę. Teraz czuję się w końcu szczęśliwa i wydaje mi się, że nowy materiał jest osobisty, zawierający trochę przeszłości, ale i tego, jak czuję się obecnie. Cieszę się. To wszystko, co mogę zdradzić. Nie mogę powiedzieć za dużo.